A do Ukrainy wrócił także Marcin Wyrwał, nasz korespondent. Marcinie, dzień dobry, witaj. Ty jesteś we Lwowie i zapytam cię na początek, czym różni się teraz ten obraz Ukrainy i Ukraińców, jak wróciłeś po kilkunastu dniach, kiedy cię tam nie było, od tego, jak ten kraj i nastawienie tych ludzi wyglądało, kiedy opuszczałeś ostatni raz Ukrainę? Witaj Marcinie, witam państwa. No, ja jestem po drodze do... Najpierw krótko w Kijowie będę, a potem już do Donbasu, gdzie dzieją się główne wydarzenia teraz tej wojny, więc ja dopiero co wjechałem do Ukrainy. No i wiesz, no, jeżeli chodzi o Lwów, to tutaj jakby zmiany nie są wielkie. To jest miasto, które od początku, no oczywiście w jakimś stopniu tam tu kilka ostrzałów było, natomiast tutaj życie od samego początku toczy się tak, jak się toczyło. Wczoraj, jak wieczorem tutaj przyjechałem, na chwilę wyskoczyłem właśnie do centrum, żeby zobaczyć, no to oczywiście kawiarnie, ludzie, młodzi chodzą. Jedyna taka oznaka, że tutaj coś się dzieje, no to są oczywiście zabezpieczone te wszystkie witraże w kościołach, pomniki obłożone jakimiś kartonami, jakimiś workami z piaskiem. Natomiast, no cóż, to po co naprawdę przyjechałem, no to znowu zobaczę już we wschodniej części Ukrainy, no bo nawet Kijów, już kiedy wyjeżdżałem stąd ostatnio, no to on już wraca do tego normalnego życia. Tam już znowu tworzyły się korki na ulicach, chociaż nie aż tak duże jak wcześniej, bo są potworne problemy z paliwem. No ale to miasto już normalnie zaczynało żyć. Nawet Dnipro, tak, które jest jeszcze bliżej Donbasu, tam też życie jest no, troszeczkę tak jak przed wojną. Natomiast te drastyczne różnice, czyli ta rzeczywistość wojenna, no to już będzie Donbas, Charków, te wszystkie miejscowości przyfrontowe. Ja, Marcinie, właśnie o to pytałem, dlatego że ty napisałeś taki tekst, który odbił się bardzo dużym echem w polskim internecie. Teraz naszym widzom pokażemy fragment twojego artykułu. Ci, którzy nie czytali, zachęcam, żeby do tego artykułu spojrzeć, do tego twojego komentarza. Tylko jeden fragment przeczytam. Na tej wojnie prawda umarła na długo przed oddaniem pierwszego strzału. Nie dziwię się żadnej ze stron, że zabiła ją już na samym początku. I ten twój artykuł zbiegł się idealnie w czasie z tym, co teraz widzimy pod kątem zmiany narracji strony ukraińskiej, ponieważ i Wołodymyr Zełenski, i Dmytro Kuleba, których dziś cytowałem, mówią wprost: na wschodzie Ukrainy dzieje się źle albo nawet bardzo źle. Kuleba mówi też o tym, że to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, to odbiega niestety w kierunku negatywnym bardzo mocno od tego, co słyszymy a propos informacji ze wschodu. Czyli też ta zmiana tej narracji jest dość wyraźna. Czy Ukraińcy już nie chcą przekazywać tylko tych dobrych informacji, czy rzeczywiście ta zmiana wynika z czegoś innego? Dlaczego tak się dzieje? Ja myślę, że Ukraińcy zauważyli, że... Znaczy tak, to oczywiście obie strony sprzedają swoje sukcesy, to jest normalne. Tylko że rolą nas, dziennikarzy, nie jest wpisywanie się w którąkolwiek z narracji, tylko przekazywanie faktów. Na wschodzie, na Donbasie od bardzo długiego czasu dzieje się źle. W zasadzie od kiedy tam byłem, czyli no, przyjechałem tam, nie wiem, chyba jakiś półtora miesiąca temu. Tam już po prostu było źle, tam już Ukraińcy byli spychani, tam widać, jak zmieniła się tak naprawdę rosyjska taktyka po tym przymusowym odstąpieniu od Kijowa, tak? Gdzie oni robili te takie szybkie wypady, prawda? Pamiętamy na mapach takie linie wzdłuż dróg, ale na nic im się to zdało, bo Ukraińcy świetnie przeszkoleni przez Zachód odcinali im te linie logistyczne, to wszystko. W związku z czym, cóż, wrócili do starych, sprawdzonych metod, szczególnie sprawdzonych przez generała Dwornikowa, który teraz
teraz tym wszystkim zarządza, czyli bez żadnej finezji, po prostu stoimy i mielimy artylerią, tak? I teraz widać właśnie, że te historie o niedoborach sprzętowych, niedoborach amunicji Rosja, no to one nie są do końca sprawdzone. Tam cały czas ostrzały idą głównie z jednej strony, a ta druga strona do końca nie ma czym odpowiadać, co słyszę od żołnierzy na co dzień. Dlaczego Ukraińcy teraz zmieniają tą narrację? Być może właśnie dlatego, żeby jeszcze mocniej zakomunikować Zachodowi. Słuchajcie, nie jest jednak tak pięknie, jeszcze więcej broni, jeszcze więcej amunicji. My musimy pamiętać, że to wciąż mamy do czynienia z wojną pomiędzy bardzo dużym krajem i ludnym, a mniejszym krajem, tak? I ten mniejszy kraj ma w tym momencie 1400 kilometrów frontu. To jest bardzo duża długość, ale to jeszcze nie wszystko. Na tych 1400 kilometrach frontu walczą Rosjanie z Ukraińcami, ale Ukraińcy dodatkowo jeszcze muszą zabezpieczyć granicę pozostałą z Rosją, z Białorusią, z Naddniestrzem, a zatem mają jeszcze 1600 kilometrów tej linii do zabezpieczenia, a Rosjanie nie muszą tam stać, bo oni wiedzą, czy oni tam zaatakują, czy nie zaatakują. W związku z czym po prostu wiążą Ukraińców tam, a sprzęt musi stać też w tych miejscach. A więc łącznie 3000 kilometrów tak naprawdę Ukraińcy mają do zabezpieczenia. O czym opowiadał państwu Marcin Wyrwał, który znów wrócił na terytorium Ukrainy, żeby, jak sam wspominał zresztą, o czym też niejednokrotnie w tym programie mówił, konfrontując to, co ja cytowałem, powołując się na wypowiedzi Zełenskiego i innych polityków w Kijowie, że tak dobrze na wschodzie to nie jest. Teraz dopiero przyznają to politycy ukraińscy, a Marcin Wyrwał wraca na Ukrainę, żeby znów państwu opowiadać z pierwszej linii frontu, co dzieje się tam na miejscu.